Kochani, pierwszy gwizdek. Witam serdecznie KS Polkowice dzisiaj w Gościnie, w Zagłębiu Lubin. Właściwie, kochani, w Gościnie, ale w niegościnnym Zagłębiu. Prowadzimy 4-0 po pierwszej połowie. Słuchajcie, dobrze się gra naszym chłopcom. Gutek rozegrał całą pierwszą połowę. Teraz kochani z Marcelem odpoczywają. Zobaczymy, pewnie w dalszej części meczu na boisku nam się pojawią. Natomiast w tej chwili, kochani, mamy Białego na boisku. Jest Jasio, jest Kacper, Olek, Natan, Oli, Fabik i Kuba. Tak wygląda nasz skład. W bramce jest, kochani, Matys. 4-0 do przerwy z KS Polkowice. Natomiast za moimi plecami, kochani, rozgrywa mecz rok starsza ekipa. Przypominam, że tutaj Zagłębie Lubin 2, czyli rocznik 2006 U12 kontra KS Polkowice U13. Słuchajcie, w całej Polsce, we wszystkich okręgowych związkach piłki nożnej, rocznik 2005 to jest Liga Młodzika. Gra się po 9, bramki na 16. Czas trwania meczu 2 razy 30 minut. Natomiast to jest rocznik 2005. Natomiast jak gdyby potencjał naszej drużyny jest troszeczkę wyższy. W związku z tym wystartowaliśmy w rozgrywkach 2005 i radzimy sobie całkiem świetnie po 5 kolejkach. Komplet zwycięstw, 15 punktów. I dzisiaj nie zanosi się na to, że ten mecz przegramy. Czyli po kolejnym z 3, czyli z 18 punktami będziemy przystępować do kolejnego meczu. W podobnej sytuacji, kochani, za mną jest 2005. Oni również prowadzą 4-0 z Łużycami Lubań, które serdecznie pozdrawiamy. Jest Zinek, siema Zinek, pozdrawiamy, kochani, nasz serdeczny przyjaciel z Lubania, z siódemką. Nie wiemy, czy uda się coś chłopcom, kochani, strzelić, natomiast na pewno mecz dla nich trudny. I kochani, w pierwszej części, jak pamiętacie, och, niewiele brakło, mielibyśmy pod poprzeczką strzał Natana, brawo. Natan jest z Głogowa właśnie, a kochani, ostatni sezon w Głogowie rozgrywał nasz serdeczny przyjaciel Sebastian Bonecki. Dzień dobry, Sapku, jeszcze raz Cię witam. Kochani, w pierwszej części spory wywiad, wiele rozmawialiśmy, zapraszamy tych z Was, którzy nie oglądaliście pierwszej części meczu. Piękne 4 bramki, bardzo fajny meczyk, może troszkę za jednostronny, kochani, ale prowadzimy fajne rozmowy, na które Was serdecznie zapraszamy. Także dzisiaj się trochę czuję jak w Kanał Plus, słuchaj, eksperci. Mamy wspaniałego eksperta, kochani, piłka nożna dla mojego dzisiejszego eksperta, naszego przyjaciela Sapka Boneckiego. To też całe życie on swoją przygodę również rozpoczynał od najmłodszych lat, podobnie jak my. Podobną drogę przechodziliśmy, dlatego taka nić, niewidoczna nić sympatii jest, gdzieś taka chemia z powietrza się wzięła. Myśmy się poznali jeszcze w starym klubie, kiedy pracowaliśmy w KS Talent, pamiętasz, Sapku? Oczywiście. Przyjechałeś do Bolesławca jako zaproszony gość Zagłębia, zdaje się, właśnie byłeś wtedy ty, był chyba Kowalczyk, tak? Tak, Kowalczyk, Jagiełło, Chładun. Jagiełło, Chładun, tak. Świetna ekipa. Ekipa, zrobiliście wspaniałą zabawę. Zresztą to wszystko jest na kanale, kochani. Zapraszamy Was do archiwum. Wystarczy wpisać, kochani, ZL na treningu i zobaczycie wspaniałe archiwum sprzed dobrych 4 lat, myślę, 3-4, nie, Sapku? Natomiast w międzyczasie od tamtej pory zmieniło się wiele. Sebastian wywalczył awans do ekstraklasy z podstawowym składem, kochani, naszego Zagłębia. Potem rozgrywał sezon. Byłeś chyba cały sezon, Sapku, prawda? W ten po awansie do Ekstraklasy, tak, tak. 2-7, jak dobrze sobie przypominam. Przypominam, kochani, również, że też zanotowałeś przykry moment, spadek, ale taki troszkę spadek za nie do końca sportowo, tak powiem, tak? Natomiast zaraz po jednym sezonie powrót do góry, prawda? Bo to wtedy z tego, kochani, najważniejszego meczu sezonu, w którym Sabek występował, to był zwycięski mecz. Przypomnij, Sabuś, ostatni mecz kolejki. Nie pamiętasz teraz. Ostatni mecz, co awansowaliśmy? Tak. Ale to nie był remis chyba. Ale on już tam starczał, nie? Tak. Tak. Znaczy, myśmy przewagę mieli chyba przed tą kolejką. To był mecz akurat. Czyli przypomnij mi, koszulkę meczową, którą mamy w domu, to jest z meczu Termalika. Tak. Termalika, Brookbet, Zagłębie Lubin, kochani, to był mecz ostatniej kolejki z pierwszej ligi. Taka koszulka, kochani, w naszej stajni kolekcjonerskiej, kochani, koszulka, która w bardzo ważnych takich momentach dla naszej rodziny jest zawsze z nami. Czy gdzieś, kochani, nagrywamy dla Was jakieś przygody naszego dorosłego Zagłębia? Ładnie tutaj chłopak zrobił. Przyjemnie mi się tutaj w takim towarzystwie
ogląda meczy, kochani, no ale cierpicie bardzo, bo tam nie za wiele wam komentujemy, nie rozmawiamy za dużo. Natomiast póki co cały czas 4-0, tak? Nic nie wpadło. Wpadło teraz? Wpadło. Co ty, tak się z tobą zagadałem, że wpadło? Wpadło. Ja widziałem, jak Kacper jak strzelał, przepraszam, na tam nie weszło. Ten 10 chyba strzelił właśnie, ale nie jestem pewien. Słuchajcie, kochani widzowie, widzicie, no tak, mając tutaj gościa, jestem bardziej myślami zabój z tobą, jak teraz przy meczu, ale mecz na spokojnie sobie obejrzę, kochani, jeszcze raz z zapisu. Natomiast ja chciałem przypomnieć, że dzisiaj jest październik, tylko który, szczęśliwi czasu nie liczą, a koło 10? O właśnie, całe szczęście jest elektronika. Jest 7 październik, kochani, także to 6. kolejka Dolnośląskiej Ligi Młodzika. Pierwszej ligi, kochani, w której notujemy już 5 zwycięstw. Zostawiamy na boju pokonaną Miedź Legnica, Śląsk Wrocław. No właśnie, słuchaj, Chrobry Głogów, Sapku, udało nam się w Chrobrym wygrać 1-5. Także to był pierwszy mecz na inaugurację. Chłopcy nam wtedy spory apetyt zaostrzyli. Mówimy, pojechaliśmy do starszych rok chłopaków, słuchaj, przyjąć lekcję pokory, nauki, a się okazało, że to jednak nie przyjęliśmy, a ją gdzieś tam daliśmy. No ale piłka jest nieobliczalna, szczególnie ta dziecięca, także Chrobry, Miedź, Śląsk, Eskadra Bolesławiec i Łużyce Lubań. I zdaje się, że do tej, kochani, listy pokonanych drużyn dorzucimy właśnie dzisiejszego rywala z Polkowic. Oczywiście nie wolno przekreślać, kochani, nikomu szans zabierać, ale jakby troszkę Polkowice z mniejszymi argumentami w tym meczu. Także wygląda na to, kochani, że oni tutaj może popracują o jakąś bramkę honorową. Natomiast jeżeli wpadła bramka, to my tu mamy 5-0. I nie było spalonego, odgwizdane 5-0. Natomiast jak za moimi plecami, kochani, nie wiem. 4-0 było na pewno do przerwy. Natomiast dla tych z was, którzy nie oglądali poprzedniego odcinka, przypomnę, kochani, że Sebastian Bonecki drogę do Lubina, kochani, w podobny sposób jak my pokonywał z Trzebienia, nieopodal Bolesławca, 12 km, potem z Legnicy, słuchajcie, do momentu, kiedy przyszedł tutaj do Akademika, wtedy pracując, dostaje się, kochani, do pierwszej drużyny. W jego karierze sportowej mamy przenosiny, mamy wypożyczenie do Chrobrego Głogów, tam świetne występy, kochani, i też jest smutna wiadomość, kochani, w tej informacji jest kontuzja w trakcie sparingu w Opalenicy z Piastem Gliwice, kochani. No, dzieje się niefajnie, natomiast jest szansa już na szybki powrót do zdrowia. Są pierwsze treningi. Sapku, tego z całego serducha ci życzymy. Wiemy, że już się rozpoczął ruch, rozpoczęły się prace, jeszcze nie biegowe, na razie aerobowe, na razie pracujemy z rowerkiem. Natomiast tak analizując, Sapku, ogólnie piłkę nożną kiedyś i dziś, technikę, która poszła do przodu w medycynie, to jest, powiem ci, nieprawdopodobne, bo kiedyś po tego typu kontuzjach jak ty, powroty trwały wręcz latami. Słuchaj, zdaje się, że nasz Lubański w ogóle zakończył karierę po tego typu kontuzji. Natomiast dzisiaj, kochani, rekonstrukcja wiązadeł odbywa się naprawdę nieprawdopodobnie szybko. Słuchajcie, stawiają Arka Milika na nogi. No, tutaj jest niefart nieprawdopodobny, bo Arek teraz na drugiej nodze z podobnymi historiami. Patrzcie, mamy bramkę kolejną, teraz ją łapiemy. Oli strzelcem pod bramkarz pod sobą przepuszcza tą piłeczkę. Także, kochani, nie gniewajcie się, już wyniku nie liczę, dlatego że ja osobiście takich wyników nie lubię liczyć. Lubię mecze stykowe, natomiast no, gdzieś tam chłopcy zdobywają doświadczenie, kochani. Dla nich to troszkę takie mocne zderzenie. Mamy fajną bandę tutaj, Sapku, wiesz, w roczniku 2006. Naprawdę chłopcy mają pomysł na grę, są świetnie wyszkoleni technicznie, indywidualnie, natomiast gdzieś tam, wiesz, całą naszą dziecięcą przygodę, dużo pracy właśnie tutaj w Zagłębiu na indywidualnej technice, a teraz dołożyliśmy do tego tylko właśnie pasy, podania, szukanie siebie. Patrzcie, Biały strzela ładnie bramkę, kochani, z drugiej linii.
Myślę, że tą bramkę można przypisać bramkarzowi. Mógł chyba troszkę lepiej, kochani, przy tej bramce się zachować, ale to młodziutki chłopak również zdobywa doświadczenie. Być może jest młodszy od swoich kolegów, kochani. Natomiast no, chyba tak troszkę odechciewa się chłopakom w zielonych strojach grać w piłkę. Natomiast, Sadku, nie wiem, czy słyszałeś, na Centralną Ligę Juniorów do Lubina przyjechała ekipa z Kluczborka. Słyszałeś, tak? Tak, słyszałem. Słuchajcie, no sporo tam naszych przyjaciół, powiem Ci, w trakcie meczu byliśmy u nich z kamerą, z pozdrowieniami. Słyszę, że gdzieś tam ma się odbywać reorganizacja, słuchaj, tego typu rozgrywek, żeby nie dopuścić raczej do tego typu sytuacji. Słuchaj, to byli chłopcy z rocznika 2 lata młodszego, czyli U13 do U15. Wiesz, U15, warunki fizyczne zawodników z tego roku, Sapciu, to już są panowie, to już są mężczyźni, to są duże chłopaki, to są chłopaki mojego wzrostu. U13 jeszcze cały czas są bliżej tej dziecięcej piłki, jak dalej. I oni tutaj jadąc wiedzieli, po co jadą. Powiem Ci, wiesz, pozdrawiali chłopaki na kanale. Ja Was serdecznie, chłopaki, pozdrawiam. Próbowaliśmy rozmawiać, że niech jakieś pozytywy szukają. Może właśnie się uda jakiegoś rybaka zrobić. Może gdzieś jakąś dziurkę, może coś ładnego. Natomiast oni dokładnie wiedzieli, po co 300 km jadą. Słuchajcie, wynik kompletnie niepiłkarski. Ja nawet nie wiem, czy gdziekolwiek tego typu wyniki się zdarzają. Zdarzają się w tenisie, słuchaj. No tak. W tenisie można 40-0, słuchajcie, mieć w małym gemie, tak? Natomiast 37-0 chłopcy dostali, kochani, i słyszeliśmy różne głosy, że po co trener dawał mocne składy i tak dalej. Kochani, to naprawdę nie był w tym problem. Trener chyba tutaj właśnie dawał się bawić wszystkim, bo bramkarz z hat-trickiem, słuchaj, także chłopak poszedł w pole grać, aby troszkę właśnie chyba ułatwić gdzieś tam. Natomiast no, takie rzeczy się zdarzają w młodzieżowej piłce nożnej. Natomiast pamiętajcie, jeżeli taka przygoda Wam się przytrafi, no dzisiaj może nie tak boleśnie Polkowice, ale zobaczcie, mamy rzut karny. Janek ustawia piłkę. Zobaczcie. Nie dał szans, ładnie przy słupku. Fajnie uderzona piłka. Kochani, uciekł mi wątek przez ten karny. Natomiast chodzi o to, że dzisiaj chłopcy z Polkowic no, przyjmą tych bramek sporo. Sporo tego doświadczenia. W tych kategoriach musicie na to patrzeć. Pamiętajcie, że wy nie przegrywacie. Wy albo się uczycie, albo wygrywacie. Natomiast no, często jest tak, że jak spotykają się, słuchajcie, właśnie ekipy albo, nie wiem, w różnych rocznikach, albo troszkę o różnym poziomie wyszkolenia. Wraca Gutek na boisko. Mniej więcej, kochani, w podobnym tonie trener pracuje we wszystkich spotkaniach. Gutek grał całą pierwszą połowę. Teraz troszkę odpoczął, kochani, wracają na boisko. Przypominam, że drużynę prowadzi trener Piotr Błauciak, którego serdecznie pozdrawiamy. Natomiast razem z trenerem Marcinem Szmilem, dzisiaj oboje przy ławce. Natomiast za momencik zobaczymy jeszcze kilka chwil na boisku Gutka. Natomiast zobaczcie, ja już nawet nie wiem, jaki tutaj jest wynik i umówmy się, widzowie, że jakby nie będziemy tego do końca śledzić. Natomiast chłopaki z Polkowic, głowa do góry, będą mecze też w drugą stronę, to wy traficie na drużynę, która przyjedzie do Was. Będą to ich początki, będzie to ich, kochani, jakby taki gdzieś tam być może będą startować i to właśnie Wy wtedy nastrzelacie tych bramek sporo. No tak to funkcjonuje. Tak działa ta dziecięca, ta młodzieżowa piłka nożna. Sabuś, ty pamiętasz ze swoich przygód takich, zapadł ci jakiś taki właśnie wynik, gdzie tak strasznie przeżyliście porażkę, gdzie trafiliście właśnie, nie wiem, na starszą drużynę, na jakiegoś potwora, słuchaj, piłkarskiego, który wam dużą krzywdę zrobił? W takich meczach gdzieś tam właśnie w Łodzikach, czy gdzie, no to nie było za bardzo takich meczów, gdzie właśnie tak jak były mecze, tak jak tutaj, gdzie większość meczów wygrywaliśmy właśnie kilkoma bramkami, ale nie pamiętam jakoś takich... Nie pamiętasz jakiejś takiej dużej wpadki, nie, że ktoś was złapał, porażki, słuchaj, nie. Na jakieś 10, czy nie przyjęliście nie, tyle? Nie, nie udało się. Bo to byś pamiętał. Mało który, nie?
Słuchajcie, natomiast powiem Wam, że wczoraj oglądałem mecz naszego rocznika 2004. Tutaj grali na boisku, gdzie teraz grają chłopaki. Byliśmy wczoraj na treningu, przypominam, mieliśmy również integracyjne spotkanie. Wczoraj Kudełek trenował z trenerem Kwiatkowskim na bandach, a Gutek tutaj ze swoimi chłopakami. To powiem Ci, Sapku, że oni do tej pory nie przegrali żadnego meczu, a wczoraj spotkali się z Miedzią Legnica 2-3, która również nie przegrała żadnego meczu. I zdaje się, że 4-1 wynik dla Miedzi się skończył. Także Miedź wygrała 4-1, ale każdy z Miedzi był o głowę wyższy od chłopców. Nie? Bo mówię, właśnie w tych granicach wiekowych ten przeskok ciała jest największy, wiesz? Tutaj najszybciej rosną. Słuchajcie, zaczynamy zmiany, także zaraz zobaczymy, kochani, Gutka na boisku. To będzie kolejny gol Marcela, brawo. Wpada piłka do sieci kolejna. Słuchajcie, idą się chłopcy bawić, grać dalej, słuchajcie, zdobywać doświadczenie. Natomiast tak między nami, trenerze, pamiętam, jak Gutka zawsze obserwowałem, to na spotkania takie jednostronne ciężko umotywować już Gutka, jak wchodzi na przykład na drugą połowę, nie? Żeby gdzieś tam chciał, czy tam mocno wolicjonalnie pracować i tak dalej. Znaczy, mocno zmienił to tutaj trener i mocno zmieniło się to w Lubinie. Natomiast gdzieś jak tam na przykład graliśmy, a mecz już był zrobiony, to szczególnie w turniejowym graniu. Wiesz, w turniejowym graniu to troszeczkę jeszcze inaczej wygląda, bo tu dajemy maksa, mamy jeden mecz, a w turniejowym te siły trzeba troszkę inaczej rozłożyć, bo mamy, powiedzmy, nie wiem, 6-7 meczy do rozegrania w odstępach, w pauzach. Siły trzeba często do finału trzymać. I mówił Gutek zawsze, że jak są takie mecze na przykład po 7-0. Okay. Nie, no to ja sam wiem, że czasami ciężko było tą motywację. Natomiast, a powiedz mi inaczej, Sapciu, bo to ciężko motywację już w takim meczu, nie? Jak tak nie trzeba, słuchaj, na żyletkach, na żyle tego wszystkiego robić. Oj, 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 oj. Oj, 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 kochani, nie poszło, nie siadło. Dobry ten z dziewiątką. Marcel jest bardzo fajny chłopak. Marcel jest, słuchaj, motorycznie, strzelba, no, powiem Ci naprawdę. Pięknie, brawo, Nathan, ładnie siadło, kochani, mamy ładnego gola. Brawo. Natomiast powiem Ci, a Sabuś, pamiętasz sytuację takiego wyniku w drugą stronę? Że powiedzmy właśnie Wam się udało bardzo dużo strzelić? Jakiś taki rekordowy wynik? Nie, myślę, że rekordowy jakiś nie było, nie wiem, może 12-0. 12, tak? Jakoś, nie pamiętam już dokładnie, ale tak jak właśnie jeździliśmy na taką, czy do Jawora, na Kuźnię, pamiętam. Rozumiem. Czy tam, no to takie wyniki były. Ale ja najbardziej właśnie wspominam tę ligę halową taką, to były ligi halowe gdzieś tam, gdzie w okolicach turnieju, w Lubinie, w Legnicy, w Jaworze. Bo chyba troszkę była inna formuła wtedy prowadzenia drużyn jak teraz, nie? Jak chyba oglądasz? Chyba tak, bo to, no, to zdecydowanie. Gdzieś tam na tej hali zawsze były te turnieje fajne, gdzieś tam. Wiesz, ja powiem Ci na przykład, Sapku, że tu jak obserwujemy rocznik 2006 z Zagłębiem, mieliśmy okazję być w Anglii, jak wiesz, tak? Graliśmy tam naprawdę z fajnymi markowymi, rasowymi ekipami. Mieliśmy okazję, słuchaj, na dwóch turniejach, zdaje się, w Niemczech. Graliśmy z Bayernem, graliśmy z... Kiedyś tak się zastanawiałem, aby wziąć i... Nie wiem, czy to było spalone. Może słuchajcie, o półgłówki. W każdym bądź razie, Sapku, staraliśmy się takie stop powiedzmy 100 drużyny wyłapać, z którym dane nam było pograć. To powiem Ci naprawdę, były firmy, które no, mocno imponują tutaj. Z nazw i nie tylko, w ogóle z grania. Pamiętam, słuchaj, w Hanower zagraliśmy turniej, z 60 ekip było. Słuchajcie, i to był turniej taki, gdzie graliśmy, zdaje się, czekaj, już sam teraz Ci nie powiem, ale na pewno ograliśmy Genk w drodze do już wejścia do najlepszej czwórki. Gdzieś tam po drodze graliśmy z Milanem. Z Interem Mediolan, przepraszam. Ale też na takie wojsko, czy mniejsze? To po 6. Mniejsze, no tak, ja tak. Też pamiętam, raz byliśmy na... Tak, to po 6. Byliśmy w Niemczech też na obozie, to było to w sumie dziwne, bo nie było takich wyjazdów dla... Gdzieś tam właśnie... Zaczynało się. Tak, dopiero się zaczynało gdzieś tam. I też takie właśnie, głównie niemieckie drużyny, ale już nie pamiętam nazw, ale też tak
tak pokazało nam też w sumie, że jeszcze trochę nam brakuje, nie? Że rozumiem. Ci Niemcy też tam... Myśmy wtedy chyba do piątego miejsca doszli, słuchaj, z tych 60 band. To też było miłe zaskoczenie dla nas. Tam ten turniej wygrywał Manchester City. Powiem Ci, nam brakło 3 minut do finału z Manchesterem City. Ekipa z Danii nas z 2-1 przeciągnęła linę. Natomiast prowadziliśmy 2-1 jeszcze 3 minuty przed końcem meczu. Powiem Ci, straszny niefart. Było coś, jakaś katastrofa w ogóle. Tak ciężko to sportowo opisać, słuchaj, ale no, taka jest piła i Duńczycy do samego końca pograli charakterem, może bardziej od nas chcieli i to oni w finale grali z Manchesterem, a my z Besiktasem Stambuł graliśmy o miejsce piąte, bo ta porażka nam odcięła drogę do pierwszej czwórki, właśnie do meczu o wejście do finału z Manchesterem. Natomiast graliśmy z Manchesterem City na Dana Cup. Tam nawet pamiętam Gutek też ze strzeloną bramką i to taką bramką troszkę pod FIFA, wiesz jaka to była bramka? On strzelił tą bramkę, słuchaj, no mamy Gutka z golem, ale strzelił tą bramkę z Manchesterem, wiesz jak? Od poprzeczki na plecy bramkarza i bramkarz plecami ją rzucił. Taka bramka z FIFA z daleka, taką podcinką, wiesz, to nie był strzał, tylko taki czysty, tylko gdzieś z 20 metrów tak specjalnie uderzył, nie? I ładna, bardzo ładna bramka, taką mamy pamiątkę, potem sobie zrobiliśmy zdjęcie z małym hartem, wiesz, chłop taki wyższy o głowę z 2,6, no fajny chłopak. Słuchajcie, nie wiemy, która to bramka. Gutek, kochani, ze swoim trafieniem, natomiast powiem Ci, trenerze Sapku, chciałem Cię podpytać o jeszcze jedną rzecz, trenerze Sapku, przepraszam, to teraz pobędziesz chwilę moim trenerem. Ach, przekładał Gucią, myślałem, że jednak uderzy z prawej, jest dwunożnie wali, nie? Miał na prawej, szkoda, że sobie na lewą przekładał. Powiedz mi, w dniu meczowym, tak jak oni na przykład rozgrywają dzisiaj spotkanie, jakiej energii najwięcej potrzeba? Czyli powiedz mi, co najlepiej zjeść w dniu meczowym, żeby tej energii było więcej, żeby prądu nie brakło na skutek jedzenia na przykład. Bo wiadomo, czasami mamy słabszą dyspozycję dnia, czasami biometr, czasami nie wiem, różne dziwne rzeczy, nie? Ale jak optymalnie przygotować się Sabuś do meczu w dniu meczowym? Masz jakiś sposób? W sumie już kilka lat w sumie grałem, no to tak na własnych doświadczeniach wiem, że też wiadomo, nie można też zjeść za dużo przed samym meczem, bo wtedy też nie jest dobrze, bo ten brzuch jesteś pełny taki. Czyli jemy do syta, nie żeby napełnić głód, tylko... Nie, tak 2-3 godzinki przed ale meczem. Ale czy jest coś, Sapciu, na pewno właśnie, nie wiem, czy tam jest jakaś potrawa, nie wiem, czy pizza, czy najlepiej, nie wiem, jakieś makarony, jak ktoś lubi, czy cokolwiek, znaczy, co... Znaczy, jak jest mężczyzna, jak tutaj, nie wiem, o 11, no to najlepiej sobie zjeść tak przed 9, no jajecznicę zawsze jem, tak, jajecznicę z chlebkiem. Czyli jednak jajecznica. Tak, jajeczniczkę. Nie żadnych tłustych. Jak jest mecz po południu, no to staram się jajeczniczkę na przykład z bekonem, z czymś tam takim zjeść, żeby też tłuszczu trochę dostarczyć, ale tak to jajeczniczka starczy, myślę. Słuchaj, pytam Cię celowo, wiesz, dlatego, że jakby my też gdzieś wypracowaliśmy sobie taki system, obserwowaliśmy, po czym nam się najlepiej gra, kiedy jesteśmy najbardziej efektywni, kiedy tego prądu jest najwięcej. I właśnie jajecznicka, tak jak mówisz, robi w naszym przypadku robotę. Natomiast no, dzisiaj muszę trochę naskarżyć, Sapku, tą jajeczniczkę ja zjadłem. I czasami się zastanawiam, kochani, czy, bo obserwuję Gutka dzisiaj, gdzieś tej jego siły, chociaż no, ciężko to ocenić, ale wydaje mi się tak, jakby tego dzisiaj pary było mniej. Natomiast patrzcie, piękny strzał, brawo Marcel, ładna próba. Natomiast myślę, że jednak posiłek przed meczem to rzecz ważna, co? Zdecydowanie tak. I myślę, że tak, jak teraz tam podjedziecie z Bolesławce, to też tak na przykład rano jajecznicę i po tej jajecznicy zrobić na przykład ten koktajl na przykład na drogę jeszcze. Z bananem, nie wiem. Ale jeszcze przed samym meczem jeszcze, tak? Tak, czy... no już jak w drodze jedziecie, nie wiem, no tam przed samym meczem już dojeżdża się do Lubina, no to żeby sobie jakiegoś jest to bardzo cenna wskazówka, dlatego że wiesz, no my do piłki nożnej podchodzimy bardzo profesjonalnie pomimo młodego wieku Gutka. I teraz, kochani, jeszcze raz Wam mówię, czasami są mecze, kiedy coś nie wychodzi, nie ma dyspozycji, nie ma... Te mecze się trafiają wszystkim, Sapku, to przecież nie ma tak, że Ronaldo na 10 meczów gra 10, czy Messi. Też jest tak, że komentatorzy czasami mają jakąś uciechę, mogą coś, kochani, pokazać, że to nie jest jednak maszyna, to jest człowiek i
zdarzają się jakieś sytuacje, ale na przykład staramy się organizm przygotować na maksa, aby wyeliminować te wszystkie rzeczy z boku. Ja słyszałem jeszcze, Sapku, takiej teorii, nie wiem ile w tym jest prawdy, aby przez pół roku, aby pół godziny przed meczem wypić z pół litra wody, aby mięśnie, elektrolity miały dobre nawodnienie, żeby bez względu na to, czy chce się pić, czy nie chce się pić. Po prostu chodzi o to, żeby dostarczyć organizmowi pół litra płynu. Nie? To zależy właśnie, w taką pogodę nie wiem, no, ale właśnie jak jest ciepło, tak, no, to wiadomo, że trzeba się napić, bo to szybciej paruje. Ale tak myślę, że nie wiem, no izostary, mamy na przykład izostary, no to pijemy to, ale tak właśnie wodę z cytryną wyciśniętą, to jeszcze lepiej działa, bo tam jeszcze ta cytryna pomaga. I troszkę miodu, woda, nie? Nie, miodu nie niekoniecznie bardzo, no. Ale na śniadanie, co wracają do śniadania, no to też w sumie nie wiem jak tam gutek jeszcze, ale no płatki te jaglane, owsiane, takie z jogurtem naturalnym, do tego banana pokroić sobie z miodem na przykład, no to też dobrze zrobi, nie? Rozumiem, to są po prostu takie energetyczne bomby, a nie obciążające z kolei brzucha, że nie ma z kolei tak, że się przygniemy i wtedy chcemy biec, a nie możemy, bo brzuch przeszkadza. Jesteś syty, czujesz, ale nie przeszkadza to. Nie? Jak gdyby my też jesteśmy cały czas, mówię, na etapie takiego poszukiwania optymalnego posiłku, natomiast rozmawialiśmy kiedyś z trenerem, aby właśnie zauważyć, po czym nam się najlepiej gra, po jakim śniadaniu, natomiast no, na pewno bez śniadania nie gra się najlepiej, tyle już możemy powiedzieć, kochani, natomiast najlepszym doradcą jest jednak nauczycielem jest życie, nic, żadne porady tak nie działają jak na własnej skórze, trzeba się po prostu przekonać. Zobaczcie. Też nigdy nie brałem właśnie żadnego dietetyka jakiegoś, kogoś tam, tylko sam na sobie gdzieś tam próbowałem. Sprawdzałeś, nie? Tak. Potem było lepiej, potem było gorzej. Wiadomo, raz tak pamiętam, że przed jakimś meczem... Wyprzedził gutek. Przed jakimś meczem tak się najadłem, że po prostu trzymało mnie to tak w szatni, siedzę, mówię, ty, no nie mogę biegać, ciężko mi będzie biegać, nie? Aha, ale po rozgrzewce jakoś tak ten, no to już zeszło, mówię, nie no. Ale już wiedziałeś, że więcej tak, tego że typu razem, rzeczy nie bierzemy. Że za dużo na przykład zjadłem, czy tam makaronu, czy czegoś i mówię, nie no, za ciężkie jest to. Słuchajcie, nie wiemy, które to trafienie nam wpada, natomiast wpada. Gutek na wyprzedzeniu, no ma te długi, nogi długie i często mu się tego typu bramki trafiają. Patrzcie, kolejna piękna akcja, brawo. Słuchajcie, no zdaje się, że Polkowice bez oddanego strzału, także mają tutaj chłopcy taki troszeczkę trening strzelecki. Strzelamy z pierwszej linii, z drugiej linii, próbują wszyscy. No, ja jestem w ogóle zaskoczony, że tak jakoś wolicjonalnie Gucio tu walczy, gra i tak dalej, tak na mocno, ale to jest bardzo pozytywne zaskoczenie. Także fajna praca tutaj trenera. Patrzcie, wywołałem sytuację meczową i co? I może będzie gol? Nie, Matys się nie dał. Jednak, kochani, jest bramka honorowa, wielka radość, entuzjazm u rodziców z Polkowic, kochani. I o to chodzi, chłopaki grali tu o bramkę honorową. Trzeba chyba szczerze powiedzieć, Sapku, co? Że to należy się, popracowali, pobiegali, oni dzisiaj tu zostawią troszkę zdrowia, troszkę energii, kochani, mecz się pomalutku pod koniec będzie nam zbliżał, mamy 27 minutę. Ja dzisiaj, słuchajcie, w niesamowitym towarzystwie ten mecz dla was komentuję. Tam jedynka? Tak, tak. Słuchajcie, pierwszy skład, gra, zaraz wam pokażę, czekajcie, o tam daleko zrobimy zbliżenie na Zoomie, tam jest boisko numer, Sapku? 8-7. Chłopaki po treningu zostali, bawią się w poprzeczkę. Słuchajcie, to są rzeczy naprawdę bardzo ważne, aby wygospodarować jednak po zajęciach trochę czasu. Nawet na takie statyczne rzuty wolne, prawda? Na takie rzeczy wiadomo, że każdy po treningu, kochani, czuje się zmęczony. Natomiast nie wiem, czy widziałeś zdjęcie z szatni Armenii. Zaimponował mi Lewandowski strasznie, powiem ci. O, ja cię kręcę. Kochani, wyrzeźbiona, ulepiona rączka. Kochani, wcale tak nie trzeba, natomiast widać, że tam jest wielka samodyscyplina, widać, że Lewy jest naprawdę, już nie chodzi o piłkarza, jest po prostu człowiekiem wysokich lotów. To działa na takiej troszeczkę zasadzie, że jest dużo samodyscypliny, jest dużo takiego zaparcia. Wiesz, ja kiedyś słyszałem, Sapciu, że jak masz pewne cechy charakteru, to za co się nie weźmiesz, przekujesz to w sukces. Obojętnie, czy będziesz tam handlował ziemniakami, czy będziesz właśnie sportowcem, czy jeszcze pewne predyspozycje są potrzebne, ale no, zaimponowało mi to zdjęcie. To znaczy o tym, że dodatkowe godziny spędzane na siłowni, słuchajcie, są. Nie wszystko, nie zawsze, nie trenuję się zawsze na
na treningach, tylko później jeszcze jest ważne, co robić. Dokładnie. Wiesz co, czytałem w książce Błaszczykowskiego, wiesz, byliśmy z Gutkiem na Kuba Cup w Opolu. Niesamowita impreza, słuchaj, naprawdę. To powiem Ci, w roczniku 2004 naprawdę zrobiliśmy mega robotę. Doszliśmy do finału w ogóle jako wielka sensacja turnieju, 32 drużyny. Gutek dostał MVP, to był jedno z bardziej naszych takich fajniejszych wyróżnień. Tym bardziej, że to były bandy, grali 3-3, bardzo siłowy, szybki futbol. Dużo techniki, dużo pojedynków 1-1. Nie było gdzie się schować, 15 minut w klatce, wiesz, niewielkich rozmiarów, to imponowało. To jest na kanale, wiesz. Kupiłem tam książkę Kuby Błaszczykowskiego z o to chodzi, Kuciu, odpaliła prawa, tak. No właśnie powiem Ci, czekałem na tą bramę z prawej trochę szybciej, wtedy miał na prawej. Gutek hat-tricka ustrzelił na koniec spotkania. Natomiast mimo wszystko myślę, że to na jakieś 50%. Gratulacje, drużyna, wielkie dla Was, kochani. Polkowice, też się nie smutkajcie, kochani. No przyjęliście dzisiaj trochę, oddacie za rok pewnie. Oddacie być może w innym meczu. Natomiast piątki przybijają, mecz zrobiony. Dokończę tylko myśl, Sabeczku. Co Błaszczykowski tam powiedział, wiesz, w tej książce? Czytałem tą książkę i była taka rozmowa i mówi Błaszczykowski tak, mówi gdzieś tam mecz, dzień treningowy, normalnie dwie jednostki treningowe, mówi, a było tam dwie godziny wolne, mówi, a idę trochę, mówi, na siłownię, trochę tam się porozciągam, trochę popracuję. Mówi, wchodzę na siłownię, patrzę, a tam Gross i wszyscy już siedzą, mówi, z podstawowego składu i mówi, i nikim nie mówi, że muszą na siłownię chodzić, po prostu chcą być w podstawowym składzie, mówi. No. I wiesz, chodzi o to, Sabuś, generalnie, że ludzie, którzy osiągają, może inaczej, ci, którzy mają więcej, robią po prostu coś, czego inni nie robią. No, jeżeli ktoś przychodzi na gołą jednostkę treningową i jakby odcina się potem od pracy, no wiesz, o co chodzi, to ma to, co wszyscy, nie? Chcemy troszkę więcej, musimy pracować troszkę więcej. Gratulacje, chłopcy. Sabci, jeszcze chciałeś coś dopowiedzieć? No tak, mówię, że słyszałem, że w Borussii właśnie jest tak, że siłownia jest tak jakby w centrum, jest głównym tak jakby pomieszczeniem i na przykład, nie wiem, z szatni przechodzisz przez siłownię, idziesz tam, nie wiem, do maserów, idziesz tam gdzieś i dokładnie. Głównym pomieszczeniem jest siłownia, gdzie tam wszyscy przy okazji tam przychodzisz, no to dobra, to robię coś. Tak, idę i trochę popracuję. Tak. Dokładnie, jakby ta siłownia zapraszała, nie? Tak, że jakbyś nie przychodził, to koniec, musisz iść, nie? No i mówię Ci, mi właśnie zapadło, że Błaszczykowski mówi, nikt mi nie mówił, że mam iść na siłownię. Mówię, poruszam się, wpadam, cały pierwszy skład pracuje. I nie ma trenera, nikt nic nie każe, oni po prostu. Co? Sabciu, dziękuję Ci świetnie. Byłeś dzisiaj naprawdę wielką ozdobą tego naszego materiału. Dawaj piątkę. Cieszę się bardzo. Jeszcze raz dziękuję. Życzę Ci szybkiego powrotu do zdrowia. Wracaj tam, gdzie Twoje miejsce. Czekamy na Ciebie na boisku i oby jak najszybciej to nastąpiło. Dzięki. Trzymaj bardzo. Się jeszcze raz. Powodzenia. Dzięki. Kochani, ja z Wami się również żegnam, także do zobaczenia. Polkowice jeszcze raz. Głowa do góry. Będzie lepiej. Zagłębiaki, gratulacje. Po trzech meczach, po sześciu meczach 18 punktów. Podobnie, kochani, za moimi plecami 2005. Już ten mecz się zakończył, schodzą sędziowie, także cały czas liderujemy. Najmocniejszy mecz przed Wami. Zagłębie Lubin 1 kontra Zagłębie Lubin 2. Przy tym wydarzeniu będziemy z Wami. Do zobaczenia.